Wymyśliliśmy sobie, że stworzymy węgiel w cegle. Czyli znaleźliśmy materiał, a nasza firma znajduje się na Rymerze, byłej kopalni Rymer. Zobaczyliśmy, że cegła nie jest tylko w jednym kolorze ceglanym, ale rymerowska cegła, zabytkowa cegła sprzed 100 lat, ona w środku de facto była czarna. Dlatego zachowaliśmy elewację starą, klinkierową, ale od tyłu, dzięki oczywiście technologii modułowej, czyli stalowej, stworzyliśmy obiekt, który nawiązuje do węgla, ale jest obiektem nowoczesnym, więc zapraszam wszystkich do oglądania. Zaskoczycie się, jak można nowoczesne połączyć ze starym i to zrobić właśnie na budynku rewitalizowanym, objętym konserwatorem. Inwestycja w takie elementy, które nam po prostu obniżają koszty eksploatacyjne. Nieco drożej budujemy, ale robimy wszystko, żeby eksploatacja budynku w kolejnych latach była na jak najniższym poziomie. Myślę, że połączenie bardzo udane, fasada ta sama, ale wnętrze kompletnie inne, nowoczesne, odpowiadające dzisiejszym standardom. Zdecydowanie jest to najlepszy, mogę z całą pewnością powiedzieć, najlepszy budynek w całym zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Natomiast będziemy stopniowo pozostały zasób również poprawiać, podnosić jego standard. Natomiast to w tej chwili jest coś, co jest na miarę dzisiejszych czasów. Po prostu z listy osoby będą mogły w stosunek najmu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej wstąpić. Trzy pozostałe mieszkania, mieszkanie na parterze dla osób niepełnosprawnych. Przesiedlamy małżeństwo, które oddaje ponad 100-metrowe mieszkanie. Mieszkają na chwilę obecną na drugim piętrze. Pan jest na wózku, jest ogromny problem z tym, żeby go tam wnosić. Płatnik bardzo dobry, także mamy pewność, że tutaj nie będzie problemów z opłatami. A dwa pozostałe mieszkania trafią do zasobu Ośrodka Pomocy Społecznej. Jedno mieszkanie u góry dla matek z dziećmi wychodzących z domu dla samotnych rodziców.